merytoryczne, za szczególne osiągnięcie w dziedzinie twórczości artystycznej. W roku 2017 zarządzenie nr 92 przez Rzeszę Olsztyna w dniu 24 marca 2017 roku po rozpatrzeniu przez Radę Artystyczną wniosku i zasięgnięciu opinii Komisji Kultury Rady Miasta doroczne nagrody prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2016 roku przyznano następującym osobom. To jest preambuła tejże decyzji. Szanowni Państwo, wnioskowano o nagrodę dla 21 osób, 10 postanowiono, 10 osób, podmiotów postanowiono nagrodzić tą nagrodą. A zatem nie będę Państwa trzymać w niepewności. Pozwolę sobie zaprezentować pierwszego laureata. Za całokształt pracy artystycznej z okazji 40-lecia działalności plastycznej pan Waldemar Wajker. Na szklanych tabliczkach maszerują napoleońscy żołnierze, dyskutują żydowscy kupcy, galopują konie z kwiatami wplecionymi w grzywy, a ulice Olsztyna wyglądają jak senne marzenia. Twórczość Waldemara Wajchera, malarstwo na szkle, odbiega od stereotypu ludowej sztuki, bo choć nawiązuje do tradycyjnych wzorów, jest eksperymentem w poszukiwaniu nowych technik, barw i form. Jednocześnie jest w tych szklanych obrazach dziecięca radość tworzenia i utrwalania wspomnień, snów, zapomnianych miejsc i zdarzeń. Dziękuję bardzo serdecznie i poproszę o kilka słów.
bardzo dziękuję. Bardzo fajnie jest być docenianym również we własnym mieście, które bardzo przecież kocham, tak jak wszyscy. I jeszcze nawiązując do wypowiedzi pana wojewody, tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście chcielibyśmy, żeby nas wszyscy szanowali, ale powiem więcej. Teraz bawiąc się z dzieciakami różne eksperymenty takie dźwiękowe, doszedłem do wniosku, że one tego potrzebują jak powietrza, czego wszystkim Państwu odbiorcom muzyki właśnie życzę. Potrzebujcie nas jak powietrza. Będzie dobrze. Dziękuję. Potrzebujemy Pani Janku, nie ma wątpliwości. Szanowni Państwo, gratuluję oczywiście wszystkim nagrodzonym. Będzie jeszcze moment, informacja do mediów na zrobienie wspólnego zdjęcia. My idźmy dalej. Bardzo proszę o emisję kolejnego filmu, a zatem przed nami, Szanowni Państwo, kolejne laureaty. Krystyna Kuda. Sobie świat Gobelin z własnej wyobraźni namalować woskiem na płótnie zarne opowieści batiki. Krystyna Kurda tka swoje światy od ponad 30 lat, utrwalających wątku i osobie orszlińskie uliczki, kapliczki przydrożne, krajobrazy i przyrody Walii i Mazur. Zapraszamy do Was. Dodam, że pani Krystyna jest członkiem wspierającym stowarzyszenia KUR Plastyka Kultura Sąsiedzi, członkiem honorowym Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Alaszka Sztuki oraz członkiem Zespołu Tkactwa Artystycznego. Z tych dwóch pierwszych stowarzyszenia pełni społecznie funkcję księgowej. Można połączyć ekonomię i sztukę. Dzisiaj przywilejowa kuluara. Taka dywagacja. Okazuje się, że jest to połączenie przynoszące skutki. Pani Krystyna, proszę również o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za przyznanie tej nagrody. Jestem bardzo wzruszona, bardzo się cieszę. I wszystko w życiu nic nie powiem, bo już. Proszę Państwa, to nie mikrofon, to wzruszenie, mikrofon działa, sprawdziliśmy. Ale rzeczywiście to jest moment szczególny. Jeszcze gratulacje i pozwolę pani Krystynie zająć miejsce. Szanowni Państwo, przed nami kolejny laureat. Z ogromną radością informuję i mam przyjemność powiedzieć, iż jest to Karol Kalinowski. Poczucie humoru i przede wszystkim wyjątkowa wyobraźnia. To wszystko czyni Karola Kalinowskiego gorącym nazwiskiem w środowisku twórców komiksowych. Artysta nie zamyka się jednak w tym jednym gatunku. Poza komiksami dla dzieci i dorosłych tworzy filmy, grafikę, muzykę, ale również dzieli się umiejętnościami, prowadząc warsztaty i zajęcia dla młodzieży. Oczywiście zapraszamy do nas. Powiem, że z pana Kormaza nie jest taki zwykły bibliotekarz, bo będąc pracownikiem Mogolki Centrum Filipińskiej Biblioteki Publicznej prowadzi na co dzień bardzo kreatywne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia placówki bibliotecznej. No, ale tak jak zostało powiedziane, prowadzi objazdowe warsztaty rysunkowe i scenariusze, a obecnie pracuje nad serią komiksów o początkach państwa polskiego na Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Panie Karolu, proszę o zabranie głosu. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, komiks polski to jest takie dziwne zwierzę, które bardzo często lawiruje gdzieś poza zasięgiem radarów kultury. Przez to rzadko
jest zauważany i doceniany. Dzisiaj w Olsztynie komiks został zauważony i doceniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie Panie Grzegorzu, a przed nami kolejny laureat, Panie i Panowie, Pan Marcin Młynarczyk. Publiczność. Marcin Młynarczyk, aktor olsztyńskiego teatru Lalek, twórca wielu niezapomnianych kreacji aktorskich, wie o tym bardzo dobrze. Marcina, oczywiście witamy i serdecznie gratuluję. Pan Państwu do Was, że Marcin otrzymuje to nagrodę nie tylko za swoje sceniczne zaangażowanie, ale także poza sceniczne, poza repertuarowe, wyjątkowe, bo pomiędzy innymi on jest wspierającym działalność takiego projektu, który nazywa się Teatr w Klasie, czy nazywa Król. Serdecznie gratuluję i proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Ta nagroda jest dla mnie bardzo wyjątkowa. Zwłaszcza, że jeszcze parę lat temu myślałem, że nie zostanę w Olsztynie na długo. 14 lat temu przyjechałem do Olsztyna na rok, na chwilę i miałem wracać do siebie, do Krakowa. Ale tak się zakochałem w tym mieście, tak się zakochałem w zespole, który jest w tym teatrze, tutaj w Olsztynie, w Teatrze Lalek, że zostałem. I jeszcze raz dziękuję za nagrodę i obiecuję, że będę pracował dalej. I my prosimy, żeby nie przenosić nam Marcina z Olsztyna do Krakowa. Zostań tutaj z nami. Szanowni Państwo, kolejna laureatka, kolejna wyjątkowa postać dla kultury w Olsztynie to Pani Zofia Anna Barankiewicz. Dziękuję wszystkim, którzy mnie nominowali, że wybrali i że znalazłam się w tak miłym i tak ciekawym towarzystwie. I rzeczywiście fotografia jest, nie była moim nie tylko hobby, ale jest moim zawodem. Teraz mam takie ciężkie osobiste chwile, mąż mi zmarł, a w związku z czym ta fotografia pewnie będzie mnie podtrzymywać do końca mojego życia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Zofio i przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością prezentuję kolejnego laureata. Jest to Pan Dariusz Poleszek. Zapamiętałem, że dawniej niedźwiedzie i wilki porywały nam krowy, owce i kozy. Za
zapamiętałem, że robiło się naprawdę niebezpiecznie. Artysta niezwykły przede wszystkim z powodu rzadkiego, nawet w tym zawodzie, daru wszechstronności. 25 lat pracy scenicznej Dariusza Poleszaka to ciągłe przemiany. Zagrał ponad 70 ról teatralnych w repertuarze romantycznym, komediowym, farsach, bajkach dla dzieci, sztukach dramatycznych i musicalach. Jego legendarne sceniczne metamorfozy powodują, że jest uwielbiany przez publiczność bez względu na to, czy ją bawi, czy przekazuje bardziej gorzkie treści. Prosimy o zabranie głosu. Odbiór pan prezydenta oczywiście. Ja tylko Państwu powiem, że oprócz tego bogatego doświadczenia scenicznego, którego co powie Iwan, mówi Państwo w tym filmie, widzicie pan Dariusz Poleszak, to że bogate doświadczenie pedagogiczne uczące w Sumie Makłowskiej imienia Aleksandra Zebrucha, a teraz ostatnio zachwyca widzów Grafu Rafał Prezydenta Sztuk Mistrzów Miasta Lublina, superprodukcji teatralnej. Proszę. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panu Prezydentowi, ale dziękuję też Państwu, bo to właśnie dzięki widowni możemy tworzyć, możemy grać, możemy istnieć, możemy być. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie, a przed Państwem kolejny laureat. Szanowni Państwo, z ogromną radością prezentuję laureata kolejnego. Mirosława Nowak, Dobry Wód. Miłością? Oczywiście, że tak, zwłaszcza jeśli jest to miłość do muzyki. Mirosława Nowak, Dobry Chłop, przez ponad 50 lat pracy pedagogicznej wykształciła wiele pokoleń klarnecistów. Zamiłowanie do pracy pedagogicznej i muzyki jest jej prawdziwą pasją, którą od lat dzieli się z wychowankami. Co jest w tej trudnej pracy najważniejsze? Lata pracy pedagogicznej, sformułowanie obraz cudzy, dzieci uczą w tym kontekście nabiera szczególnego znaczenia. Ja Państwu tylko dodam, że Pani Mirosława zasługuje na wyróżnienie nie tylko ze względu na działalność pedagogiczną, ale również społeczną, ponieważ razem z uczniami koncertuje m.in. laureatiusi, pomagając muzyką uświetlić i umilić życie podopiecznych. A ta lista występów charytatywnych jest dużo dłuższa. Bardzo proszę. Chciałam serdecznie podziękować za tę nagrodę. Robię to z wielką przyjemnością przez tyle lat i następną 50, którą zaczęłam również. I widzę, że dzieciom to sprawia wielką radość. To dla mnie najważniejsze. I te osiągnięcia potem dzieci i muzyków, jak siedzę na sali koncertowej w Filharmonii, słyszę, jaka przewodnik gra, to uważam, że te lata nie zostały zmarnowane. Dziękuję bardzo. Panie Mirosławie, rozpoczęliśmy dziedzinę muzyki, a zatem proszę Państwa kolejny laureat z tejże dziedziny. Bardzo proszę. Zespół Big Day. Nagrody wierni fani i tak już od 25 lat. W historii zespołu Big Day mimo upływu lat jest kilka rzeczy niezmiennych. Pierwsza to Ania i Maciej. Wciąż razem i ciągle w Łodzi. To właśnie oni są filarami grupy. Druga to ta, że zawsze są wierni swojej muzyce. Nie ulegają chwilowym modom, grają to, co chcą. I być może właśnie ta wolność i autentyczność powoduje, że ich muzyka od lat ma rzesze wielkich słuchaczy.
Edycja młodości sprawy, bo wciąż tak samo wygląda i młodo, poza treścią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, my prości muzycy dzisiaj wśród znakomitości świata kultury. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie. Dziękujemy i liczymy, że zostaniecie z naszymi piosenkami na następne 25 lat. Bardzo, bardzo dziękujemy za docenienie w tylu latach. Szanowni Państwo, Wam również dziękujemy za to, że możemy cały czas robić to, co robimy w tym pięknym mieście. I oczywiście nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na drugą część tego pięknego dla nas roku, ponieważ 22 sierpnia zagramy nasz jubileuszowy koncert z gośćmi. Myślę, że to będzie fajne wydarzenie. No na pewno dla nas będzie to fajne wydarzenie. Mam również wrażenie i nadzieję, że dla Państwa. Oczywiście zagramy z gośćmi i cóż, no zapraszam jeszcze raz bardzo, bardzo. I jeszcze podziękowania dla Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka i pani Elżbiety Mierzyńskiej. Dziękujemy. Tu dziękujemy, jesteśmy. Dziękujemy. Bardzo pozdrawiam. Jeszcze podejście do zdjęcia. W takim autorażu mają do fotografować. Panie prezydencie, prosimy, prosimy bardzo. Dziękujemy. Pokaz prości. Muzyka konserwuje, proszę Państwa. Czego dowodem są kolejni laureaci? Zdecydowanie. Państwo zresztą pewnie znajomo będą wyglądali i brzmieli. Szanowni Państwo, nagroda wędruje do Chóru Tęcza imienia Janiny Sankiewicz. Na 13 czerwca, niespełna za tydzień, we wtorek najbliższy, do tej sali właśnie o godzinie 17, gdzie wystąpimy z koncertem kończącym nasz jubileusz 50-lecia. Bardzo serdecznie zapraszamy Pana Prezydenta i Państwa również. Zbyszku, jeżeli byś mógł, to bardzo proszę, jest jedyna okazja teraz przekazać Panu Prezydentowi nasze zaproszenie. Dziękuję. Kurczę, raz od ruki gorące w takim razie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję za to zaproszenie. Jest z nami prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pan Grzegorz Białoński, którego chciałabym poprosić również o asystowanie przy wręczeniu kolejnej nagrody. Bardzo proszę, a Państwa, bardzo proszę, panie profesorze. A przed Państwem kolejne laureaty szczególnej nagrody, ponieważ przechodzimy teraz do nagród rzeczowych. Przedstawiam Pana Bogdana Radzickiego.
Niczym olsztyński Indiana Jones przemierza bezdroża regionu w poszukiwaniu śladów nieistniejącej cywilizacji plemion pruskich. Grodziska i kurhany stanowią dla Bogdana Radzickiego skarbnicę wiedzy o życiu i historii pradawnych mieszkańców tych ziem. Dziękuję. Proszę prezydenta oraz pana kuratora o wręczenie nagrody. Witam serdecznie laureata. Państwu tylko przekażę, że nagrodą jest również dzieło sztuki podwójnego spotkania autorstwa olsztyńskiego artysty Jerzego Bielińskiego. Ja państwu tylko dodam, że profesor Radziecki również udział jako wykonawca przyrody realizowanych przez towarzystwo Prudenia, m.in. ostatniej garnki i inne różności, co na pomoc. Rosną w latach 1466 i jest inspiratorem badania jedynej naukowej monografii w zbiorze źródeł pisanych dotyczącej historii miasta Olsztyna, autorstwa Hugo. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Lider organizacji pozarządowej to takie zwierzę, które nauczyło się w swoim życiu popełniać stosunkowo mało gaf we współpracy ze swoimi współpracownikami, z partnerami. I takie, które potrafi za swoje gafy przepraszać tychże partnerów. Jak mu się to powiedzie, to może dostać nagrodę prezydenta. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie drużyna Towarzystwa Naukowego Brutenia. Parę osób tu jest, więc pozwólcie, że podziękuję. Zaczynając od dam, pani doktor Alicja Dobrosiewska. Profesor Grzegorz Białuński. Profesor Mirosław Hoffman, gdzieś tam w głębi. Najnowszy członek zarządu naszego towarzystwa, Szymon Maklewski. Bardzo dziękuję zespołowi, to jest ich praca i że ja tu mogę przed Państwem dzisiaj stanąć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze. Jeszcze jedno nagrodę, szanowni państwo, pozwolę sobie zaprezentować. Panie i panowie, to Stowarzyszenie Bajka. Maria i Leszek Baranowscy. Według niektórych są z zupełnie innej bajki, bo to właśnie bajka stała się ich pomysłem na życie. Przy pomocy Stowarzyszenia Bajka, którego są założycielami, od 10 lat przenoszą Olsztyn w baśniowe krainy. Organizowane przez nich Światowe Dni Bajki mają niezwykłą oprawę i za sprawą ich pasji każdy, kto tylko chce, może się znaleźć za siedmioma górami, za siedmioma lasami wśród postaci z ulubionych baśni. Nagrodę odbierze pani Maria Baranowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Bajka. To jest 10 lat, proszę państwa, działalności, 10 lat budowania marki w oparciu o współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a także Uniwersytetem Warszawskim. Nagrodą jest dzieło sztuki pod tytułem Zaczarowane miasteczko. Pojeźdźcie autorstwa olsztyńskiej artystki Mirosławy Smerek-Wieleckiej. Bardzo serdecznie dziękuję panie prezydencie za uznanie i za docenienie pracy i uważam, że wszyscy jesteśmy dziećmi i niech bajka zostanie wśród nas, bo czy to mały, czy to duży, na bajce swoje morały zaczyna wprowadzać w życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni państwo, to spotkanie
spotkanie jest również okazją do wręczenia przez pana prezydenta Olsztyna podziękowań i gratulacji, listów i statuetek Świętego Jakuba i dwie osoby, którym chcemy szczególnie podziękować. Już teraz będę prosić cię na scenę. Pierwsza z nich to pani Alicja Bykowska-Salczyńska za szczególne zasługi w dziedzinie literatury. Bardzo proszę, pani Alicja, zapraszam do nas. Nie widzę pani. Czy jest pani Alicja na sali? Była? W takim razie przekażemy jej podziękowania i gratulacje, ale wiem, że jest, znaczy mam nadzieję, że jest widziana, doktor Jerzy Sikorski. A jakże? Panie doktorze, witam za upowszechnianie wiedzy o dziele i życiu Mikołaja Kopernika z okazji 500-lecia powstania tablicy astronomicznej Kopernika na Zamku Poprzeckim. Więc ogromną uroczystość i znakomitą okazję za tą ciężką pracę. Panie doktorze, proszę kończyć. Proszę na ślady. Pogratulować i oczywiście życzyć wspaniałych dalszych wydarzeń i wydarzeń. Dziękuję serdecznie. Tak, myślę, że tutaj pan ma z nami współpracował, panie doktorze, właściwie z kolegami fotoreporterami. Bardzo język kochania, wiedza, to wszystko dziękujemy. Bardzo proszę. Dzięki wielkie, bo jestem zaskoczony, nieuprzedzony, to bym przyszedł pod krawatem przynajmniej. No, nie ukrywam, że Olsztyn, moje miasto, w którym od lat szkolnych mieszkam 72 lata i z łezką w oku witam tramwaje, które były dziełem, które były rzeczą mojej młodości, moich lat szkolnych. Jednak wtedy musiałem płacić, teraz, panie prezydencie, jeszcze za pana. Panie prezydencie, to była ostatnia osoba, której dziękowaliśmy. I znowu ten aspekt ekonomiczny i kulturalny nam się tutaj przewinął. Poproszę o kilka słów podsumowania. Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że jeszcze raz chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym, odznaczonym, uhonorowanym zarówno przez ministra kultury, jak i przez prezydenta miasta, bo jestem przekonany, jak powiedzieliśmy na samym początku, że podsumowaliśmy nasz 2016 rok, dzisiejszy dzień, Święto Kultury. Mówimy o kulturze i jestem przekonany, że również te marzenia, które posiadamy, będziemy mogli jeszcze w tej naszej kulturze realizować. Ale pozwólcie państwo, że chciałbym serdecznie podziękować Radzie Artystycznej, która bardzo dużą pracę musiała wykonać, ażeby ocenić wszystkie wnioski, które wpłynęły do prezydenta miasta, ażeby również jak najlepiej wybrać tych, których dzisiaj mogliśmy uhonorować. Oczywiście doskonale wiemy, że artystów mamy bardzo wielu, bo mówimy o tym ogromnym naszym potencjale. Jestem przekonany, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli się spotkać, ażeby to nasze wspaniałe środowisko móc w różny sposób wyróżniać, z czego oczywiście wszystkim artystom, twórcom z głębokiego serca życzę serdeczne słowa podziękowania Radzie Kultury przy Radzie Miasta funkcjonującej, jak i samorządowi olsztyńskiemu i wszystkim państwu, którzy na co dzień wykonujecie ogromną pracę. Z wielkim podziękowaniem. Wszystkiego najlepszego. Zapomniałem pani Gabrysi, dyrektor Wydziału Kultury i oczywiście współpracę z moją bardzo serdecznie podziękować. Przepraszam pani Gabrysi, oczywiście wszystkim naszym pracownikom, panu dyrektorowi. Dziękuję. Panie prezydencie, pani Gabrysi, ja bym też pamiętała, żeby podziękować
Co się odwlecze, to nie uciecze. Szanowni Państwo, mając tak wyjątkową i szczególną okazję, żeby twórców, artystów z różnych dziedzin w jednym miejscu, miejsc zgromadzonych, zapraszam teraz wszystkich laureatów do wspólnego zdjęcia. Zatem zapraszam. Pan Mieczysław Wieliczko. Państwo wszyscy byli ujęci na jednym zdjęciu. Panią Gabrielę Pomarzewską również proszę do wspólnego zdjęcia, bo to rzeczywiście wyjątkowa okazja, aby móc uhonorować wszystkich na jednej fotografii. Nie wiem, jak fotoreporterzy dokonają tej sztuki, ale wierzę, że im się uda. Ur, chyba poproszę o odskrzydlenie całego towarzystwa. Ur, proszę na skrzydło, tak aby Państwo się wszyscy zmieścili. Wyższe osoby z tyłu, niższe do przodu. Wszystkich laureatów poproszę do pamiątkowego zdjęcia. Usłyszałam. No, rzeczywiście, szlachecko.